Patrz, gdzieś? Nie filmuj tego. Kurde, to jest gamer. Streamer! Nie filmuj tego, bo ja geksy nie mam. Dobry. Dobry. To jest nasz specjalista do spraw social mediów. Elegancka robota. Brawo. Dzień dobry, panie Bogdanie. Dobry, panie Bogdanie. W magazynku? Dajże jeszcze mam trochę miejsca w bagażniku. Tak? No? Dobra. Zastanawiali właśnie, panie Bogdanie, skąd ten jedny rowerek wejdzie. Dziękuję bardzo. Wszystko weszło. Szczęśliwego Nowego Roku, panie Bogdanie, bośmy się jeszcze nie widzieli. Zdrówka życzę, nie? Przede wszystkim, w tym roku. Do wszystkich. Tak jest, damy radę. Damy radę. Dzień dobry wszystkim bardzo serdecznie. Jesteśmy w ośrodku Rekord w Bielsko-Białej. Jest wtorek i kolejne 2 dni spędzimy z drużyną do meczowej środy. Zobaczymy, co się wydarzy. Kajzer, pomóż mi to wystawić. Co wziął, kurde? No, cześć, dobra. Buty, +5 do techniki, bo brakuje. Siema. Buongiorno. Siamo a Rekord. Wyspany. Ciężka noc. Dobry. Igor, tak gdzieś? Nie, widzę też. Michał, klasunia, mordo. Nie mam widzę. Nie dziękuj. Złoty. Z tą kamerą. Ok, tak jak sam trening, panowie doskonale działają taktycznie ze zmianą centrum gry. Pamiętajcie o tym, żeby do tego dużą uwagę przejmować w czasie gry z przeciwnikiem. Już bardzo ważna rola nasza, żeby w momencie, kiedy jesteśmy z piłką na połowie przeciwnika, umieć znowu zmienić stronę na takiej zasadzie, żeby niekiedy skupić, potem dobrą organizacją przenieść na drugą stronę. Wasza, znowu ważna, wasza ruchliwość, wasza chęć grania pod presją przeciwnika, jak i znowu te dobre pozycjonowanie się, panowie, i szukanie tej zmiany. Dużo tego róbcie, trenujcie, nawet jak nie wyjdzie, to się nic nie dzieje, panowie, ważne, żeby cały czas mieć na głowie, łącznie z tym, kiedy już jest dziadek, aby w tym rondzie już, panowie, w fazie rozgrzewki szukać orientacji, szukać przestrzeni, szukać partnera, szukać gry do skupienia i szukać potem obrócenia gry w nowy kwadrat, po to, żeby po prostu potem czuć się swobodnie, bo na pewno jutro też wiadomo na boiskach, gdzie trudno ten atak pozycyjny, będziemy musieli dobrze grać, panowie, w tym ataku pozycyjnym, żeby po prostu tego przeciwnika gdzieś trochę na tym ich połowie przytrzymać, kiedy przy piłce będziemy. To cel tych zajęć do południowych. Tyle, panowie. Zbieramy się, działamy. O! I to, przepraszam. A ja drugą, będziesz lepiej widział może. A gdzie można macie? A ile masz koszulek? Tak? 25. Jak w ogóle głowa? W porządku, dobrze. A co ci się tam w ogóle dokładnie stało? No, korkiem ci tak wbili? No, czy? No przejechał mi korkiem po głowie. O ciu. Bo ja chciałem wybić głową. Nie, bo ja na początku nie wiedziałem, co tam się stało, potem dopiero zobaczyłem zdjęcie od naszego fotoreportera, to byłem trochę w szoku, nie? No, pełno krwi było. On mi przejechał po głowie i tak mi ranę zrobił taką. Dużo tego? Szwów? Czy... Nie, nie, bo to takim jakby pistoletem mi pani doktor strzyła. O. Dwa takie klipsy. Ale najważniejsze, że się nic nie stało, nie? Tak, się okazało, że nic poważnego, nawet mnie głowa nie bolała. O. Kto umie lepiej żonglować, ty czy Widenka? Nie próbowaliśmy nigdy, nie mierzyliśmy się. Nie wiem, myślę, że i tak piłkarze by nas chyba zagięli. Mamy przejście, nie? Wyżej możesz. Pata piła albo tam biega. Jestem, tylko trochę mnie odwodzić. Raz wstecz. Przygotować się. Trenerze, herbatki oczywiście. Dzisiaj? Oczywiście. Przestrzeń, gdzie jest trener? To na 3, 2, 1. Stresujesz mnie tym czytaniem. Dobra panowie, gracie papier, kamień, nożyce, tu kto zaczyna. 3 po 3, 3 po 3. Więcej witamin mają polskie dziewczyny. Dzień dobry, cześć, czołem, Belek. I od Marcinem. A to techna. Widziałeś? Jest, Marek. Kawa mogła się wypisać. Już widzę, że Nawcio przygotowuje się. Czy konkurencja? A podbijanie co? Przecież możemy podbijać 2 dni. Podbijanie? Tak. Rocznie. No to podbijanie? No. Poprzeka i strzał z rogu. O kurde. To co innego, to można przywodziciele rozgrać. No to macie czas do końca. Mam jak się re? Coś ty biegał w maratonie? Tak. Półmaraton skończyłem, a potem 2 razy maraton. Z bardzo temu. Krótko, szybko, gra. Szybka zmiana i gram dalej. W ten sposób, dobra? Jedziemy na razie prawa noga, potem lewa, potem prawa, potem lewa. Każdy z lewej robi to teraz. Zagramy od Szymka i będzie w sumie 7. to wchodzimy całą grupą w ten drugi plac. I dokładnie ta sama gra. Mój ziomek z Bisków. A, Halemba. Chłopcy z Halemby. Najlepsi na Śląsku. Ruda Śląska. Zobacz jakiego grajka na razie. Fizjo Challenge w gieksiarskim wydaniu, czyli wyzwanie pomiędzy naszymi fizjoterapeutami. Paweł Blaut, Paweł Widenka stają szranki. Pierwsza konkurencja, żonglerka. Zaczyna Paweł Blaut. Rekord życiowy będzie. Ile? 40... Kurczę, nie liczyłem. 48 chyba. 48. Jedziemy? Jesteśmy gotowi? Chyba tak. No jest, tu jest do pobicia, jest wysoko poprzeczka postawiona. Mowę zgłosiłem, że jak poniżej 10 to powtórka. Dobrze. Jedziemy? Tak. Ile było? 48. Chyba, tak mi się wydaje. Spokojnie tutaj. A teraz już nie liczę. 20. Widać, że się grało w piłę, nie? 30. Brawo. 60. To starczy, nie? 64. Dawaj do sety, dawaj do sety. Ty, bo mi bateria padnie tu w tym zeszłym. Brawo. Konkurencja numer 2, jest szansa, żeby Paweł Blaut się odkuł za porażkę. W konkurencji numer 1 wygrywa fizjo, który pierwszy trafi w poprzeczkę. Jak na zero to powtarzacie? Teraz będzie. Tak jest. 2-0. Kończymy zabawę na dzisiaj. Gratulacje, kilka słów od zwycięzcy, jak się czuję po... Fantastycznie. Challenge ten tylko pokazuje, że mamy technicznych fizjoterapeutów. Patrz, idzie Sanoś. Nagraj to. Czemu w trenera? A nie trenera, no co? Trenerze, to nic personalnego. To nic osobistego. Nagraj go. Muszę zejść z linii strzału. Kulki nie umiesz lepiej. Daj mi chwilę kamerę, a ja wezmę Sanosia, nagram. Cały czas się kameruje. Dawaj. 3, 2, 1. Dawaj. Jo. Jak się czujesz, panie kolego? Jesteśmy w ośrodku Rekord i idziemy odkrywać jego zakamarki, zobaczymy co tu się kryje i gdzie w ogóle co jest. Więc... Proszę, zapraszam. Mogę tracić ten, jeśli wychodzi na główną płytę boiska. Piłkarki ostatnio miały okazję tutaj 2 razy w Pucharze Polskim widzę. A teraz idziemy od nowego logiczna. Tutaj nasi piłkarze po treningu spędzają sporo czasu, na pewno nie najwięcej, ale sporo czasu, żeby też pomóc procesowi regeneracji. I to jest chyba najprzyjemniejszy zakątek tego wszystkiego. Ciekawostka, był zawodnik SMS-u Rekord, a także GKS Katowice, reprezentant Polski, Alan. Nie, 15. Dzięki, że byliście z nami. Karnety na wiosnę już w sprzedaży. Widzimy się przy Bukowej. Kup karnet i wspieraj GKS Katowice w rundzie wiosennej.